Często słyszę, że rodzina któregoś z widzów się rozrasta, przydałby się trzeci rząd siedzeń. Niekoniecznie do ciągłego użytku, ale jako takie rozwiązania awaryjne. Dziś siedem samochodów, siedmiomiejscowych miejscowych w cenie do 250 tysięcy złotych. Oraz o wadach i zaletach trzeciego rzędu siedzeń w samochodzie. Zapraszam. Zacznę od wyjaśnienia, że większość samochodów w tym zestawieniu to modele typowo osobowe i tak, większość z nich to crossovery, ale spokojnie udało mi się też znaleźć jednego rodzinnego vana i pojawi się też para osobowych wersji aut dostawczych, ale to też są ciekawe rozwiązania. W zależności od projektu trzeci rząd siedzeń albo mieści się w bagażniku standardowej wersji nadwozia danego modelu lub wymaga zamówienia wersji z przedłużonym rozstawem osi i lub przedłużonym nadwoziem. Dalej mamy sposób mocowania i wynikający z tego sposób składania lub demontażu siedzeń w trzecim rzędzie co też może mieć wpływ na codzienne użytkowanie pojazdu. Ceny i konfiguracje pochodzą z końca września 2023 roku. Opowiadam o modelach, których testy w wersji 7-miejscowej pojawiły się na moim kanale. No dobrze, tyle wstępu, a teraz pierwszy alfabetycznie model na liście jednocześnie najtańszy mowa o Dacia Jogger. Kiedyś rolę auta siedmiomiejscowego w gamie Dacia pełnił model Logi, ale to był minivan. Dziś oczywiście musi to być crossover. Jeśli potrzebujesz siedmiu miejsc w nowym samochodzie, a Twój budżet to około 100 tysięcy złotych, nie zwrócisz uwagi na nic więcej, po prostu kupujesz Dacia Jogger. Ja tylko dodam, że Jogger ma fotele w trzecim rzędzie składane do pionu za oparciami drugiego rzędu. Można je też zdemontować, aby uzyskać większą przestrzeń ładunkową. O jakości i bezpieczeństwie mówię więcej w teście. Linki do testu Jogera i wszystkich modeli pojawiających się w tym materiale w opisie wideo. Następna na liście jest Kia Sorento albo Hyundai Santa Fe. Jako przykładu użyję Sorento, bo ten model bardziej mi się podoba, a Santa Fe i tak za chwilę doczeka się kolejnej generacji. Chociaż to akurat może okazja, żeby znaleźć coś taniej. W każdym razie, wracając do Sorento, do 250 tysięcy zmieścisz się ze zwykłą hybrydą w wersji full wypas lub z pluginem albo dieslem w średniej wersji wyposażenia. Warto zwrócić uwagę na łatwe składanie foteli w drugim rzędzie, kiedy trzeba dostać się do rzędu trzeciego, ale otwór drzwiowy jest za niski, więc trzeci rząd to będzie raczej miejsce dla nastolatków, a nie dla grubawych dziennikarzy. Z tyłu są dwa miejsca raczej dla dzieci niż dla dorosłych. Tym razem są to już isofiksy. Miałem na ten temat ciekawą rozmowę z widzem, który zauważył, że mając dwójkę małych dzieci i brak isofiksu na przednim fotelu, trudno jest zmieścić się w samochodzie z fotelikami mocowanymi. Tyłem do przodu, a takie są rekomendowane dla najmniejszych dzieci ze względów bezpieczeństwa. Dwa takie foteliki na kanapie uniemożliwiają dorosłemu zajęcie miejsca po środku, a tym bardziej dostęp do trzeciego rzędu to jest skomplikowane logistycznie i weź to pod uwagę przy wyborze auta, jeśli planujesz powiększenie rodziny. W trzecim rzędzie jest osobna strefa klimatyzacji, porty USB, gniazdo 12V, uchwyty na napoje, schowki. Jak na trzeci rząd, z tyłu jest wygodnie i samochód jest dobrze wyciszony również w tylnej części. Więc pasażerowie z tyłu nie muszą krzyczeć do tych z przodu. Fotele w trzecim rzędzie składają się w podłogę. Po ich rozłożeniu z kolei w bagażniku zostaje niewiele miejsca, np. Na, na sprzęt sportowy dzieciaków, które wiedziesz na zajęcia. Więc lepiej niech trenują ping-ponga, a nie hokej. Za 250 tysięcy możesz też przekroczyć próg segmentu premium, tylko się nie rozpędzaj, bo w Mercedesie kilka kliknięć w konfiguratorze wywala cały budżet w kosmos. Co do zasady, możesz kupić nawet siedmiomiejscowe elektryczne EQB 250, ale trzeci rząd siedzeń to jedyna opcja, a w programie Mój Elektryk nawet tego nie możesz mieć. Skup się na GLB, czyli na spalinowej odmianie tego crossovera, w budżecie spokojnie zmieścisz diesla, a nawet napęd na wszystkie koła i jeszcze parę opcji. W trzecim rzędzie, dostęp do którego jest niestety trudny, są dwa ISOFIXy i dwa gniazda USB-C, o ile wybierzesz odpowiedni pakiet z tymi portami. Kiedy już się wgramolisz do tyłu, jest nawet wygodnie. Fotele w trzecim rzędzie bardzo łatwo też złożyć od strony bagażnika. Oparcia i siedziska składają się do poziomu podłogi. Za złożonymi fotelami jest jeszcze miejsce na roletę w schowku pod podłogą, ale nad podłogą zostaje już niewiele miejsca na bagaż. Teraz mamy do wyboru z grubsza ten sam model, za to z różnymi znaczkami. W zależności od aktualnej oferty, któryś z tych modeli ma szansę być siedmiomiejscowy. Alfabetycznie w tym miejscu pasuje mi Opel Combo, ale równie dobrze może być to Citroen Berlingo, Peugeot Rifter czy Toyota Pro Ace City. Najprawdopodobniej będą to samochody o napędzie elektrycznym, z wyjątkiem Toyoty, w której możesz zamówić również diesla, i to wyjaśnia sukces tego modelu w Polsce. Jeśli zaś chodzi o trzeci rząd siedzeń, polecam wybrać wersję z wydłużonym rozstawem osi, bo to oznacza jakieś miejsce za trzecim rzędem. Fotele w trzecim rzędzie są przesuwane, można je demontować, ale co istotne, można też wsiąść do trzeciego rzędu od strony bagażnika. Tu wyjątkowo zwrócę uwagę na opcjonalną kanapę z trzema indywidualnie przesuwanymi fotelami. Znaczy, kanapa nie jest opcjonalna, tylko te. Trzy fotele przesuwane i z trzema Isofixami to jest rzadkość dziś, szczególnie poniżej 200 tysięcy złotych. Trzy indywidualne fotele z Isofixami w drugim rzędzie ma też Peugeot 5008, już nieco droższy samochód, niegdyś minivan, obecnie crossover. Jak na samochód, który ma trzeci rząd siedzeń w standardzie, projekt bagażnika jest kuriozalny, szczególnie kiedy chcesz coś zrobić z roletą. Rozkładam fotele w trzecim rzędzie. Dziecinnie proste. Ale co teraz zrobić z roletą? Roletę też się w miarę łatwo demontuje, ale Ale składam fotele w trzecim rzędzie. Dziecinnie proste. I teraz kompinuj, Jasiu, kompinuj. jakoś tak i rozkładam fotele w trzecim rzędzie. Nie. Dziecinnie proste. Tada! Dostęp do trzeciego rzędu jest niezły. Od biedy zmieszczą się nawet dwie dorosłe osoby. Minus za nierówną podłogę, której odkurzanie to koszmar. Cena niskie 200 tysięcy za pełny wypas. Więcej zapłacisz za skodek Kodiak, ale tu masz do wyboru mocniejsze silniki i napęd na wszystkie koła. Kodiak ma najwięcej miejsca za trzecim rzędem, w każdym razie wśród crossoverów w tym zestawieniu, bo w vanach pewnie zmieści się więcej. Fotele łatwo składają się do poziomu podłogi, roleta mieści się pod podłogą. Niestety fotele w trzecim rzędzie są rozwiązaniem naprawdę awaryjnym. Trzeci rząd. Nie. To nie jest Peugeot 5008, który poza nieregularną podłogą ma w tym segmencie i przedziale cenowym chyba najbardziej sensowny trzeci rząd. Jasne, w Highlanderze w trzecim rzędzie jest więcej miejsca, ale też cena jest high. Po lewej stronie jest uchwyt na napoje, a po prawej jakaś przegroda. Dużo się tu nie dzieje. Jest podobnie ciasno i nieprzyjemnie jak w Landrowerze Discovery Sport czy powiedzmy w Tiguanie Allspace. To jest rozwiązanie naprawdę awaryjne i to dla tych najmniej lubianych dzieci. A propos Tiguana Allspace'a, to ostatni dzwonek, żeby kupić tego crossovera w obecnej formie. Wraz z pojawieniem się nowej generacji Tiguana, wariant Allspace ma zostać zastąpiony innym modelem. Ale ja proponuję o wiele lepsze rozwiązanie rodzinne ze znaczkiem Volkswagena, i tu też radzę się spieszyć. Mowa o Turanie. Ceny zaczynają się od 150 tysięcy złotych, ale przeklikałem się przez konfigurator i do 250 tysięcy można mieć w turanie absolutnie wszystko z najmocniejszym dieslem, włącznie. Trzy indywidualne siedzenia w drugim rzędzie z trzema isofiksami, dwa isofiksy w trzecim rzędzie i jeszcze jeden na przednim fotelu pasażera. W trzecim rzędzie są uchwyty na napoje schowki. Dostęp jest wyjątkowo łatwy, bo fotele w drugim rzędzie odsuwają się daleko do przodu. No i. To nie jest crossover, więc nie trzeba do środka się wspinać, tylko po prostu się wsiada. Dlatego kiedyś właśnie popularne były minivany. Przednio napędowym crossoverem i tak daleko nie zajedziesz. To oczywiście nie wszystkie siedmiomiejscowe samochody na rynku, w tej cenie przynajmniej, ale niewiele ich więcej zostało. W tym segmencie to przeważnie rozwiązania awaryjne, zresztą w droższych modelach też, chociaż niebawem na kanale Marek Drives również test samochodu. 8-miejscowego. Dla wspierających kanał dostęp oczywiście wcześniej i bez reklam warto śledzić tę zakładkę. Link w opisie. Nie musisz płacić za dostęp na stałe. Kiedy jesteś na kupnie, obejrzyj interesujące Cię testy od razu, a potem skasuj subskrypcję. A czy Ty szukasz lub masz 7-miejscowy samochód? Jaki model? Jak się sprawdza? Jak z niego korzystasz? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Nowe zestawienia w każdy ostatni piątek miesiąca. Jeśli masz pomysł na zestawienie, napisz komentarz. Może to będzie temat jednego z kolejnych odcinków. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie, wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.